Jeśli hasło Wszystko albo Nic opisuje Twój sposób myślenia, to koniecznie musisz zobaczyć dzisiejszy odcinek Psychodietetycznej Środy. Ze mną jest magister Agata Mruz z Centrum Leczenia Otyłości Paleta Diet. O dychotomicznym myśleniu będziemy dzisiaj mówić. Zatem, na początek, czym jest myślenie dychotomiczne? Myślenie dychotomiczne, bardzo trudne słowo, lecz opisuje bardzo popularne zjawisko i bardzo e, znane. Jest to myślenie wszystko albo nic, myślenie zero-jedynkowe, myślenie czarne albo białe. Jest to pewnego rodzaju błąd poznawczy, który występuje w naszym myśleniu i on w konsekwencji prowadzi do uogólnienia, tak? czyli że my wysnuwamy sobie ogólne wnioski. Które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ten sposób myślenia powoduje też e, formułowanie błędnych wniosków, błędnych założeń. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie tego problemu e, i próbowanie e, walczyć z tym, i próbowanie działania sobie, rozmyślania nad tym i e, klarowania w myśli w inny sposób. Mhm. To w takim razie, u jakich pacjentów, u jakich osób możemy zaobserwować, takie myślenie. Przede wszystkim do naszych gabinetów trafiają osoby, które myślą zero-jedynkowo i to jest naprawdę ogromna rzesza ludzi, ale przede wszystkim jest to widoczne u osób, które przejawiają cechy perfekcjonizmu, tak? czyli że wszystko w ich życiu jest poukładane idealnie, nie ma miejsca na błędy. Wtedy też takie osoby, również w procesie odchudzania, nie dają sobie przestrzeni na popełnianie jakiegokolwiek błędu. A w sytuacji, kiedy już się coś stanie, czyli odejdą od, od, od założeń, które były na początku ustalone, sabotują cały proces, mówią, że ok, koniec, ja i tak sobie z tym nie poradzę. I u takich osób takie zachowania przede wszystkim obserwujemy. Często również myślenie dychotomiczne prowadzi niestety do zaburzeń odżywiania. Ponieważ my zakładamy sobie wnioski, sobie um, nieadekwatne cele, bardzo, bardzo restrykcyjne czasami, i wtedy ta um, relacja z jedzeniem może nam się zaburzyć. Więc właśnie osoby perfekcyjne, osoby z zaburzeniami odżywiania to są osoby właśnie z myśleniem dychotomicznym, ale też bardzo często u pacjentów, którzy. Um, mają efekt jojo, tak? ponieważ mamy badania, które pokazują, że osoby z myśleniem dychotomicznym, z myśleniem właśnie zero-jedynkowym, kiedy założą sobie, że na przykład schudną 10 kilo w 3 miesiące, a ten, ten cel nie zostanie zrealizowany, one bardzo szybko zarzucają właśnie proces redukcji masy ciała, zarzucają wszystkie nawyki żywieniowe, które podejmowały i niestety ta masa ciała bardzo, bardzo szybko u nich wraca. Powstaje zatem pytanie, jak sobie z tym radzić, jak nad tym wszystkim panować? Przede wszystkim należy sobie to uświadomić, tak? ponieważ wiele osób w ogóle nie zauważa tego problemu, nie widzi, że coś takiego w ogóle u nich występuje. Więc pierwszym krokiem będzie przede wszystkim uświadomienie sobie tego problemu. I dopiero kolejnym krokiem jest próba zrobienia coś z tym. tak? Bo jeżeli my nie będziemy wiedzieć, że myślimy zero-jedynkowo, no to w ogóle nie będziemy próbowali żadnych zmian podejmować. Później, w takich sytuacjach skrajnych, musimy sobie znaleźć różne punkty pośrednie. Czyli już jeżeli jesteśmy w temacie odchudzania, nie będę jadła słodycze to jest punkt zero. Albo w opozycji mamy tylko coś zupełnie skrajnego, czyli jem słodycze bez umiaru, bez żadnego planu, bez żadnego, e, żadnych ograniczeń. I to jest właśnie to myślenie dychotomiczne. Albo robię wszystko, albo robię nic. I wtedy musimy znaleźć sobie punkty pośrednie, musimy sobie zaplanować pewne działania, czyli ok, e, nie robię wszystko, nie robię nic, ale na przykład. Mogę zaplanować, że trzy razy w tygodniu pozwolę sobie na jakąś słodką rzecz w ramach drugiego śniadania. I to już będzie plan, który pozwoli nam ograniczyć to myślenie w takich skrajnych kategoriach, ponieważ właśnie myślenie dychotomiczne to jest myślenie tylko i wyłącznie w skrajnych kategoriach, gdzie w ogóle nie znajdujemy nic pośrodku. I z tego można wywnioskować, że jeśli w ciągu diety złamiemy się i zjemy coś, co, czego dieta nie przewidywała, to nie należy się poddawać, nie należy kończyć się z procesem odchudzania, tylko po prostu dać sobie tą przestrzeń na to, aby czasem zgrzeszyć dietetycznie. Też bardzo często naszym pacjentom mówimy, że jeżeli jednego dnia zdarzy się im coś trudnego, właśnie jakieś zgrzeszenie albo jakaś impreza rodzinna, to nie załamujemy się i zarzucamy wszystkich podjętych działań, tylko po prostu wstajemy rano, podkreślamy grubą linią poprzedni dzień i mówimy ok, ale ja dzisiaj zaczynam od nowa i wracam do tego, co było dwa dni temu. Trzymamy kciuki zatem, aby Państwa myślenie właśnie wyglądało w ten sposób. Jeśli musicie nad tym pracować, to wsparcie na pewno znajdziecie w palecie diet, a kontakt do Magister Agaty Mróz będzie, jeżeli oglądają Państwo nas oczywiście na YouTubie, pod filmem. Zapraszam do kontaktu, dzięki za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnej psychodietetycznej środy.